tak gorąco, że po prostu już tu nie wytrzymujemy. Do 30 stopni jest. Także test kończymy. Bateria starczyła na... Pokażemy wam nasz patent na prysznic zewnętrzny. Mm-hmm. I jest on uznany za jednym z najdłuższych szlaków na świecie. W Anglii nie ma żadnego problemu z mocowaniem na dziko. Halo, dzień dobry. Cześć. Cześć, witamy was w naszym kolejnym vlogu. Słuchajcie, no nie mogliśmy wczoraj znaleźć miejscówy. No i nie najlepsza ta miejscówa nasza, która nam się dzisiaj trafiła. No, to taka... Słabo to wygląda. Chyba najgorsza, jaką mieliśmy w ogóle. No ale cóż, zobaczcie sami. Słuchajcie, z tą najgorszą miejscówką to oczywiście był żart, bo jest to w sumie najlepsza miejscówka. Spędziliśmy tu cudowny wieczór. Ostatnio byliśmy po drugiej stronie plaży, bo jesteśmy znowu przy plaży Ulaco. Bardzo nam się tutaj spodobało, bo plaża jest ogromna. Super, tu spędzimy czas. Idziemy teraz robić śniadanie, a później będzie plażowanie. Przed wyjazdem tutaj do North Devon wyłączyłem panele słoneczne, żeby przetestować naszą baterię. No i teraz jesteśmy tutaj trzeci dzień. Włączyłem czwarty raz podgrzewanie wody w naszej trumie. No i na przetwornicy napięcie spadło do 11,2 V, tak wskazywał tutaj ten wskaźnik. I po prostu rozłączyło się ogrzewanie naszej wody. Woda jest gorąca. Jadłem akurat wtedy śniadanie, także nie wiem dokładnie, kiedy to się stało. Moją baterię mogę rozładować nawet do 10 V. Nie jest to wskazane, ale w sytuacji awaryjnej mógłbym to zrobić. Ja tego nie będę robił. Mam chyba ustawione na swoim kontrolerze 11 V. I poniżej tego bateria się rozłącza. Także podejrzewam, że jak się przetwornica załączyła, zagrzała nam przez pewien okres wodę i po prostu jeżeli napięcie spadło poniżej 11 V, to po prostu się rozłączyło wszystko i dlatego była taka sytuacja. Na razie mam 11,3, chodzi lodówka, potem skakuje na 11,5 i na razie kontynuujemy test. A my teraz idziemy na plażę, smażymy się. Jest to ta sama plaża, na której byliśmy w ostatnim odcinku, także jeżeli nie oglądałeś, to zapraszamy do oglądania. Relaksujemy się. Chcieliśmy wam jeszcze kilka słów powiedzieć na temat tej miejscówki Ulaco. Tu gdzie nocowaliśmy, od 9 wieczorem do 8 rano jest za darmo, więc nockę mieliśmy za darmo, a w ciągu dnia od 8 rano do 9 wieczorem parking jest płatny i można stać tylko maksymalnie 4 godziny. Dokładnie. Także no, zostało nam jeszcze 2,5 godziny plażowania, ale to tak akurat, trochę posiedzimy na plaży, a później będziemy się stąd zwijać. Bo nie można wrócić w ciągu godziny, także... Musielibyśmy godzinę się gdzieś pokręcić i ewentualnie znowu tak, tutaj wrócić. Tak, ale przeniesiemy się raczej w inne miejsce. Dokładnie. Także w sumie no, to jest takie sensowne, no bo ludzie mogą się wymieniać. Musi ktoś odjechać, żeby mógł ktoś inny sobie zaparkować w ciągu dnia. Tak, dokładnie. Każdy ma szansę blisko, sobie stanąć i zrelaksować się na plaży. Dokładnie. Ale jest tutaj dużo parkingów dookoła, tych całodziennych, tak jak ten, który, na którym staliśmy ostatnio za 8 funtów przez cały dzień. Tak, na tamtym klifie. Także można bezpiecznie zostawić kampera i można sobie tutaj odpoczywać.
No i przypominamy Wam, że ta plaża wygrała 2 lata z rzędu tytuł najlepszej plaży w Anglii. Także warto tu przyjechać. No plaża jest piękna. Jest ogromna, dzisiaj jest mało ludzi. W weekendy jest tutaj trochę większe oburzenie. Tak, a teraz w tygodniu, spoko. Jest spokojnie, fajnie. Także się relaksujemy teraz. Yes. No i żegnamy się z tą cudowną plażą. Zrobiło się, słuchajcie, tak gorąco, że po prostu już tu nie wytrzymujemy. Około 30 stopni jest i już po prostu się zwijamy. Zresztą parking tam się kończy. Także lecimy dalej. Zobaczymy, co się będzie działo. Jesteśmy w mieście Ifracombe i Monika tam dzielnie próbuje zapakować nasze zakupy. Byliśmy w Lidlu, kupiliśmy jakieś tam najpotrzebniejsze rzeczy. Chleb, jakąś wędlinę. Zapłaciliśmy około 50 funtów za to wszystko, ale już to nam powinno starczyć do końca naszego pobytu tutaj w Devon. Monia, jak ci idzie? Jakoś wciskam. Takich zakupów van life'owych wydaje mi się, że trzeba nauczyć, bo człowiek ma w głowie, że robi zakupy do domu i po prostu bierze wszystko, co tam zazwyczaj bierze do domu i w większych ilościach, a w sumie... Później się to okazuje, że jest za dużo i nie można tego zjeść. Dokładnie, też tak macie? Napiszcie w komentarzu, jak robicie zakupy, czy macie problem z uzupchnięciem tego wszystkiego później. Szczególnie jak się jedzie jeszcze głodnym. To wtedy już w ogóle się bierze wszystkiego za dużo. Zaraz będziemy coś gotować, jak dojedziemy na jakąś fajną miejscówkę. Dojedziemy, zawsze dojeżdżamy na fajne miejscówki. Także zabieramy się za gotowanie, bo jesteśmy bardzo głodni i zobaczycie, jak to u nas wygląda, jak wszystko przygotowujemy. A będziemy robić makaron, pastę, mamy taką ze szpinakiem, ze szparagami i z grzybami leśnymi i zaprawimy to wszystko śmietanką. Wow! Brzmi super. Brzmi super, ale w tym upale, słuchajcie, się tak nie chcę gotować, jest tak gorąco. Monika jeszcze do mnie mówi, Paweł, może grilla byśmy zrobili, no. Paweł nie chciał robić grilla, powiedział, że jest za gorąco i nie będzie się przy grillu jeszcze smażył. Nie, no bo tu mam cień, przewiew, jest fajnie. Miejscówkę mamy, można powiedzieć, na klifie i myśleliśmy, że będzie tutaj chociaż trochę wiało. Ale nie wieje. Ale nie wieje i nie ma za bardzo cienia. Stanęliśmy, ustawiliśmy się tak, żeby po prostu być jak najbardziej w cieniu. No, ale żeby już było się bardziej znośnie, nie da. Ale już się bardziej nie da, no i cóż, jesteśmy głodni, no niestety trzeba. Dobra, działamy. Gotować i znosić ten upał. Jak w Hiszpanii, słuchajcie. Jak widzicie, dodaję to partiami, najpierw cebulkę, trochę się podsmażyła, teraz dodałam grzyby, no bo one potrzebują trochę więcej czasu. No a szparagi są delikatne, to dodam je na koniec. I na sam koniec tylko te łebki od szparagów, bo one są takie najdelikatniejsze. Do tego odrobinkę dodamy wina. Zapomnieliśmy kupić białego, a dodamy trochę czerwonego.
Smacznego, kochani. Tak, teraz próbujemy. Mam nadzieję, że grzyby leśne ze sklepu są jadalne. Ale to się okaże, jeżeli ten blok będzie, to znaczy, że przeżyliśmy. Nie, bardzo dobre. Są smaczne. Zróbeczko pod ten obiadek. Hej, bezalkoholowe. Ja teraz chciałem zupdate'ować mój test. Także test kończymy. Bateria starczyła na 3 dni. I jestem zadowolony. Słuchajcie, panele włączyłem. Podejrzewam, że mógłbym jeszcze podkręcić trochę, ustawiając kontroler ładowania. Mam odcięcie ustawione przy 11,2 V. Także jak spada poniżej, to mi po prostu odcina całą instalację. Także moją baterię, właśnie LiFePO4, mogę rozładować do 10 V nawet, ale jak już wam mówiłem, nie będę tego robił, bo nie jest to wskazane. Chyba że już będę miał nóż na gardle, to jakoś tam ze dwa razy będę mógł tak zrobić. Nie, no ale jestem zadowolony. Napiszcie mi w komentarzach, jak u was to wygląda, na ile wasze baterie starczają. No i powiecie, czy te 3 dni to jest spoko rezultat, czy to jest słaby rezultat. Dajcie znać w komentarzach. A jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał filmiku, jak zrobiłem całą instalację elektryczną, a byłby zainteresowany, jak to wszystko wykonałem, to tutaj się pojawi filmik, albo tutaj, już nie pamiętam z której strony. Także zapraszam do oglądania. No, bateria już ma prawie 13 V, także panele dają radę, dosyć szybko ładują. 2 godziny się zeszło, z 11,2 na 12,9. No jesteśmy na punkcie widokowym, tu gdzie właśnie się zatrzymaliśmy, tu gdzie gotowaliśmy obiad, tak. Nie ma tutaj żadnych znaków, że nie można zostać na noc, więc być może tutaj właśnie zostaniemy. No, no a na razie tak. Podziwiamy ten piękny widok obraz na plażę, na której byliśmy, widzieliście to w ostatnim odcinku. Hell Beach. Tylko wtedy była ta plaża troszeczkę większa, bo był odpływ. Tak. Dobra, słuchajcie, ja już po prostu płynę. Jest tak gorąco, że jak patrzę na tą wodę, to o jednym tylko myślę, żeby tu nie wskoczyć i się ochłodzić. Tak, idziemy się wykąpać, bo po prostu... Także do później. Myśleliśmy, że tu będzie chłodno na tym klifie, ale tak smaży, w ogóle nie ma wiatru. Nie wieje, nawet jakiegoś delikatnego powiewu. Nic a nic. We missed the final call. The writing's on the wall. We fell and now we walk in the ruins of our love. Days gone fading, hearts still aching. I can't control it, I can't control it. I know, keep pretending that we could never make it. I know you know it, I know you know it, I know. In the late night, when the light's out, can't escape now. Hej! Hej, dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. My dzisiaj obudziliśmy się w takim cudownym miejscu po raz kolejny. Jesteśmy bardzo tym zaskoczeni, bo myśleliśmy, że po Szkocji to już po prostu nic nas nie zaskoczy. A tutaj mamy ciągle piękne widoki, no i piękne miejscówki na dziko. Zaraz tak, wam to wszystko pokażemy. Jesteśmy zauroczeni North Devon, także polecamy wszystkim vanliferom. Oprócz nas było tu jeszcze z 5 kamperów. I jeden to był naprawdę taki kamper, w sensie z markizą, no tam się rozstawili. Tak, biwakowali. Biwakowali normalnie. No teraz troszeczkę odjechało, trochę przyjechało samochodów osobowych, bo tutaj jest taki punkt wypadowy na różne szlaki, ale o tym wam zaraz opowiemy. Tak. A przed nami rozciąga się piękna dolina Dun. Valley. Dun Valley. Czyli Dolina Dun. I tak szybko, jeżeli chodzi o tą miejscówkę, to jest dokładna granica między hrabstwem Somerset a Devon. I zaraz tam pójdziemy, zobaczycie, jest stara taka brama, która oddzielała dwa te hrabstwa. Także jak mogliście już zauważyć, w Anglii nie ma żadnego problemu z nocowaniem na dziko. Jeśli nawet zostały jakieś przepisy wprowadzone w teorii, to w praktyce nie jest to w ogóle egzekwowane.
Nie ma problemu ze zostawaniem, czy to w bardziej dzikich miejscach, czy nawet w miastach, bo ostatnio nocowaliśmy też przy samej plaży. Dokładnie. I parking tam był nawet darmowy. W dzień był płatny, ale na noc można było zostać za darmo. Tak. Ale rzecz warta podkreślenia, mi się wydaje, że to jest podstawowy czynnik, który wpływa na to, że możemy sobie stać w tak pięknych miejscach, to jest po prostu utrzymanie czystości tych miejsc. Tak, i kultura ludzi, naprawdę, jaką tutaj zachowują, bo... Jest cisza, spokój, nie ma jakichś imprez, nikt nie hałasuje, każdy po sobie sprząta. My też mamy dwa worki śmieci w samochodzie, bo nie mieliśmy ich gdzie wyrzucić, więc po prostu wszystko zabieramy ze sobą i wydaje mi się, że to ludzie tworzą te miejsca i te wszystkie zakazy. No jeżeli... Dokładnie. A tutaj jest naprawdę wszędzie bardzo czysto. Nie spotkaliśmy w sumie żadnego miejsca, żeby były jakieś, nie wiem, śmieci porozrzucane, tak, czy coś takiego, co jest super i myślę, że właśnie to od nas zależy, jak te miejsca będą wyglądać i czy będą dostępne od naszego właśnie zachowania. Dokładnie, tak. Od tego, jak te miejsca zostawiamy po sobie. Trzymajmy to piękno przyrody w czystości, a będziemy mogli stawać i nikt nas nie będzie ganiał z tych miejsc. Dokładnie. No a tu już robi się coraz goręcej, po prostu słońce już tak przypieka, jest godzina 10:00. Tak, jest już coraz więcej ludzi tu przyjeżdża podziwiać tą właśnie dolinę. Tak, i my zaraz też kiedyś... chyba wybierzemy na szlak. Tak, idziemy, no. Pójdziemy na taki bardzo znany szlak na całym świecie, ale o tym powiemy wam później. No i słuchajcie, właśnie jesteśmy na granicy dwóch hrabstw, Somerset i Devon. A tu jest właśnie słynna brama. Do Devon, tak? Tak, to Somerset? Jest Somerset do Devon. Jeden słupek, drugi. Przy bramie tej znajduje się również dom z połowy 1800 roku. Na przestrzeni lat miał sporo zastosowań. Był to dom mieszkalny, była tu również informacja turystyczna kiedyś, była tu kiedyś kafejka, można było coś zjeść, się napić. No obecnie stoi pusty, ale stan jeszcze wskazuje na to, że jakby ktoś chciał otworzyć biznes, to by spokojnie mógł coś tutaj zrobić. Także my teraz, słuchajcie, idziemy do... Do Devon. Do Devon, tak. Tak, bo także... wygląda na to, że spaliśmy w Somerset. Spaliśmy w Somerset. O, już jesteśmy w Devon. O, już jesteśmy w Devon. Czas. Dobra, idziemy dalej. Zabieramy was na epicki szlak wzdłuż wybrzeża. Ale kochani, zejdźmy z ulicy, że nas nic nie rozjechało. Zamknięte. Zamknięte? Zamknięte. Trzeba sobie otworzyć. No i właśnie teraz dokładnie weszliśmy na szlak North Coast. Nie jestem w Hiszpanii. Nie jestem na Gran Canaria i nie jestem na Majorce. Jestem w Anglii i idę północnym szlakiem. Widoki są przepiękne. Słuchajcie, a propos tego szlaku chciałem wam powiedzieć kilka słów. Bardzo chciałem nim chociaż kawałek przejść. Jak wiecie, jest to szlak North Coast. I jest on uznany za jednym z najdłuższych szlaków na świecie, jeżeli chodzi o szlaki wzdłuż wybrzeża. Jego długość to 600 mil. Także jeżeli ktoś jest zapalonym wędrowcą i lubi podziwiać scenerię wzdłuż wybrzeża, piękne oczywiście klify... my nie będziemy szli 600 mil. Nie. Na pewno nie. Jest naprawdę super. Fajne uczucie iść najdłuższym szlakiem na świecie. Tak sobie idziemy, a tutaj mi się wydaje, że to jest jakieś takie schronienie dla podróżnych. Można tam wejść, przycupnąć na ławeczce. No to... Słuchajcie, mamy chyba 30 stopni. Szlak jest wyczerpujący trochę, ale nie spodziewałem się, że tu ludzie mieszkają przy nim, a ty? No. Ciekawe, czy muszą tym szlakiem iść do domu. Ale to wygląda, że jest jakaś droga do jazdu, więc... Tak, podejrzewam, że tutaj ktoś sobie mieszka. A to co, maluch? Nie, to nie maluch. Co myślałeś, że to maluch? Suzuki.
Suzuki. No taki malutki. Aha. Myślałam, że to Fiat 126P. Czasami się jeszcze spotyka, gdzie nie gdzie. Rzadko, ale są, nawet w Anglii, słuchajcie. Są, są. Nie wiem, czy to dobry znak, ale to są wkraczamy wilki. W jakieś czeluścia Mordoru chyba. Dziki może, takie kły mają. No. Tak, to wyglądają jak dziki, raczej nie są to wilki z takim ryjkiem. Myślałeś, że to są wilki? No bo najpierw spojrzałam tutaj na uszy i tak, ale raczej to są dziki. Wchodzimy przez dziką bramę. I już widzę, tam się wyłania coś fajnego i troszeczkę zaczyna wiać. No to. Tam po drugiej stronie widać Walię, a Walia w tym miejscu od Anglii oddzielona jest kanałem bristolskim. Nie mieliśmy już cierpliwości do leżenia na plaży, już nam się to znudziło, więc wybraliśmy się na wędrówkę. Mi się wydaje, że to był bardzo dobry pomysł. Dajcie znać w komentarzach, co wy wolicie, czy taki bardziej statyczny wypoczynek, leżenie na plaży. Tak, czy wolicie sobie wędrować, wypocić się i dokładnie. Być bardziej aktywnym. Czy bardziej aktywny taki wypoczynek? Bo my lubimy i to, i to. Tak. I jak nam się znudzi jedno, no to wtedy... Mamy drugie. No i jesteśmy z powrotem, słuchajcie. Dotarliśmy. Pod górkę było dużo ciężej. Zero wiatru, po prostu... Idzie się tak już tu pod koniec w takich krzakach, kurczę, ale okej było. Okej, idziemy się teraz schłodzić. Mm-hmm. Pokażemy wam nasz patent na prysznic zewnętrzny. Mm-hmm. No, ale zobaczycie, jaki czar będzie. No weź! Mamy, słuchajcie, myjkę rowerową na 12 V, zaraz wam pokażę. Jak wygląda i można się schłodzić w taki upalny dzień. Ale czad, fajne, bo to jest taka mgiełka. Tak, taka mgiełeczka. Jeszcze z tyłu. O, jaka fajna bryza. No, trochę wody dla ochłody. O, jeszcze taki wiatr. Szczególnie po takim szlaku, jak sobie nogi zakurzycie czy coś, to sobie fajnie spłukać potem i macie czyste dowana. Czy po plaży. Czy po plaży, dokładnie. Więc myjka jest tu, 15 litrów zasobnik wody, podłączamy przewód. Tutaj mam gniazdko na 12 V. I Monia ma radochę, o, jak dziecko. Musimy się już zbierać powoli. Tak, będziemy się już żegnać z tym pięknym miejscem. Spędziliśmy tutaj cudowny czas. I tak jak wspominaliśmy wcześniej, zobaczcie, jak to miejsce wygląda. Mimo że tyle ludzi się tu przewinęło, jak jest czysto, a zaznaczam, że nie ma tutaj śmietników, wszyscy wszystko zabrali ze sobą. Dokładnie. Jest po prostu naprawdę pełna kultura. I polecamy wam właśnie tak zostawiać miejsca, w których się zatrzymujecie i w których nocujecie. Żeby nam wszystkim służyły, żeby nikt nas nie przepędzał, żeby nikt się nie denerwował. Proste. Zostawiamy tak, jakbyśmy chcieli, żeby było jak przyjeżdżamy. Tak, jakbyśmy chcieli zastać, dokładnie. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, serdecznie zapraszamy do subskrypcji. Tak, odwiedźcie naszego Instagrama, Facebooka. Zapraszamy serdecznie wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich nowych widzów. Dziękujemy za wszystkie komentarze pod ostatnim filmem. Fajnie, że jesteście z nami. I zapraszamy za tydzień. Trzymajcie się, hejka. Trzymajcie się, hej.